Nie no, gdzie to jest? Nie no, serio, gdzie? Gdzie to jest? Bez tego się nie obędzie. Tu nie. O, paszport. Nie. Tam jest! Ojeju! Ale się biedactwo przykurzyło, trzeba przetrzeć całe pajęczyna. Spójrzcie tylko. Ale nadszedł najwyższy czas. Klockowe świry, guess who's back, jak mawiał poeta mego dzieciństwa. Guess who's back, back again i tak dalej. Guess who's back, guess who's back, guess who's back. Moi drodzy, ja nie wiem, co widzicie w tym kanale. Tak jakby serio, w sensie, okej, okay, rozumiem, czasem może jest śmiesznie, okej, okay, czasem może coś mądrego powiem, w sensie odnośnie jakiejś nowej firmy, nowych klocków. No tak średnio bym powiedział. Ale generalnie 95% tego kanału to jest męczarnia i nic zaskakującego, czyli średnio, że tak średnio bym powiedział odnośnie klocków. I wiecie, wam, aha, bo wam łatwo napisać, że rób ten content, bo to nie wy się męczycie z tymi średnimi klockami, tylko ja, okej, okay, teraz kuma. A tak serio, w sensie, poniekąd to było serio. Moi drodzy, prosiliście, cały czas do mnie wypisujecie, chociaż ja tak jak w ostatnim filmiku na tym kanale pisałem, już chyba wiem wszystko, tak minął ponad rok od ostatniego filmu na tym kanale. How dare you! I może faktycznie czas wrócić. Czy wrócić na stałe, tego nie obiecuję. Być może wrócić na jakiś czas, ale czas zbadać ten rynek, jak ten rynek chińszczyzny. I nie tylko, bo nie zapominajmy, że WTF, czyli kanał w ogóle, to fajne. Nie skupię się tylko na chińskich klockach, choć często tak, ale i na wszelkiego rodzaju alternatywach klockowych do oczywiście duńskiej firmy LEGO. Także i Kobi tu bywają, i Playmobil, i wiele innych, i nawet firmy, które bywały lepsze od LEGO, się tutaj zdarzają. Czas więc zbadać, co po tym roku się w tym temacie zmieniło. Czy coś się zmieniło? Czy chińska beka poszła bardziej w jeszcze bardziej chińską bekę? Pojawiły się przecież nowe sklepy, takie jak temu, znikły też takie jak no i se strzeliłeś w kolano, teraz pewnie wszyscy włączyli po tym spocie filmu, on tak triggeruje. Także moi drodzy, zbadamy sobie dzisiaj, dziś, na takie otwarcie, taką niespodziankę trochę świąteczną dla was, przejdziemy sobie po moich olkuskich w moim małym mieście Chińczykach i posprawdzamy, co tam w tym Chińczyku piszczy, bo innym firmom, większym, kobikowskim i tak dalej, przyjrzymy się oczywiście w innych filmach na tym kanale. Jaki jest plan, zapytacie mnie teraz, żeby się też nie napalać, zaraz powiem, raczej póki co taki, że jeden film w tygodniu w niedzielę będzie tutaj wpadał. Tak zakładamy, a ja teraz zakładam, ale buciki i lecimy na miasto, a wy ze mną. By była jasność, moi drodzy, mamy piąteczek. Piąteczek przed świętami, lekko popróżył śnieżek, całkiem ładne niebo, także pierwsza z od 3 dni, bo 3 dni lał deszcz, okna nieumyte. Wiadomo, jaki pan do mnie nie przyjdzie w te święta. Od razu dodam, że dziś raczej nie będę żadnych klocuszków kupował. Idę tylko na przegląd, nie będę kupował, bo i tak już mam jeszcze dużo na strychu. Często też od was zaległych, czy w ogóle, także pewnie mam na 2-3 miesiące jeszcze nagrywania. Także wiecie. Ha, zmiana światła na kadrze, to jest to, co lubię. Wybierz mądrze buciki, bym powiedział. Nie no, bez przesady. Zima jest. Słuchajcie, temat jest taki, że mamy w olkuszu takie, powiedzmy, 3 szanujące się Chińczyki. I dzisiaj je odwiedzę. Muszę ponad 4 km dla was zrobić. Proste, nie jest żyćko, kiedy skończy się w lodówce pićko, a ty masz kanał z chińskimi podróbkami i potrzebujesz zalać się ich masami, więc i... A na końcu sobie odwiedzimy Carrefour, a do pierwszego Chinola już dochodzę. No, przy okazji mam paczki z Lego do odebrania się świąteczne, ale nie ma tam Chińczyków. Ta-dam! No dobra, słuchajcie, jesteśmy już w środku. Patrzymy, o Jezu, to są te przebrzydły. Ja teraz składam miksa z ten i o... No dobra, tutaj mam 818. Z nimi się kiedyś już widziałem chyba, z tego co wiem. Tu mamy dalej te przebrzydły. Ja je muszę kupić, żeby prodać, bo to na pewno jest dziadostwo. Tu tą firmę również znam, ale widzimy, i poszli w content Kobi. Ich tu też jakaś NB, WB, ZB, War... O Jezu, też... O Jezu, a co to? Całkiem ładny piórniczek, nie powiem szczerze. Ale o Jezu, ta cena prawie 50 zł.
No tanio to to nie jest, powiem szczerze. Tu widzimy jakąś fajną wizję, jakiś sklepik. No dinozaury cały czas gdzieś tu też królują. No to jest temat, który chyba nigdy się nie znudzi. No tu jakieś ciekawe opakowanie wizjonerskie. Tu całkiem ładny kamper. Jestem fanem wszelkiego rodzaju czy kamperów, czy właśnie takich starych wozów. Dinozaury również w budowlanej wersji. Mamy jakiś ten. No już widzę, jak to jest to wszystko w tym opakowaniu. No na pewno. O, Plants vs. Zombie. Fajnie grałem, całkiem spoko gra. A tutaj ciało bał, jaka firma w ogóle. No dobra, no tak, to już się zgadza. Takie coś mamy jedynie w środku. Dalej, więcej Plants vs. To na pewno wleci. To na stówę wleci, bo Plants vs. Zombies wlecieć musi. No i co? Mówię, tutaj troszkę tych podróbek, to jakieś już ząbki, tu już całkiem inne zabawki. PRCK to jest firma, którą już też kiedyś na kanale miałem. Tu idziemy w tą stronę. Tu jakieś ciekawe wizjonerskie opakowania. To jakieś też oczywiście nowy, w ogóle pełno nowych firm. To na pewno. Pełno nowych lug, które tutaj widzę. Tu spójrzcie, jakie w ogóle ciekawe opakowanie. Może 50 zł, ale jak to jest fajnie tłoczone. No, takie wytłoczone opakowanie. A logo coś mi przypomina pewną inną firmę, ale nie będę tu teraz sobie przypominał. Tu spójrzcie, jakie jeszcze rozbudowane. Faktycznie ciekawe. I to są w ogóle klocki? Ha, wygląda jak klocki, ale chyba nie. Ale montaż niby jak klocki, super hero, to wszystkie tematy. Tu również trochę wojskowości. Wojskowość, dinozaury. No to jest temat, który w tym Chińczyku króluje. Ale powiem szczerze, mamy dalej też na przykład taką sekcję z kwiatami normalnie, z jakimiś też typu doniczkami i tak dalej. I nie powiem, ceny faktycznie za to są dość duże. Ale jest to coś, co chyba trzeba będzie kiedyś przetestować. Być może tak jak i tą podróbkę Duplo. O, tu jakie ciekawe opakowanie w ogóle, jak się błyszczy, mieni i tak dalej. Są w ogóle, nie no, klocki chyba. No i tu już jakieś zadanie. Słuchajcie, pierwszy Chińczyk już za nami. Ja w ogóle w nim byłem pierwszy raz. I to też jest takie zabawne, bo kurczę, najgorsze jest to, że nie był zły. Tam naprawdę były bardzo fajne rzeczy, tylko problem miałem z nim taki, że był, no, drogi. Ja wiem, że nie, to już nie 95. 1996. Ty i pewnie o Chińczykach za 5-6 zł można zapomnieć. No ale kurczę, styl, nie? Jakby, wiecie, no, po 50-60 zł jakieś takie piórniczki. Ale może spróbujemy. Naprawdę było to ładne i naprawdę widzę tu, wiecie, to było coś więcej niż zwykła chińszczyzna. Ale teraz idziemy do takiego prawdziwego Chinola. Zobaczymy, co tam. Prawdziwego, przynajmniej takim był, jak jeszcze chodziłem do Chinoli ponad 1,5 roku temu. Tam faktycznie było pełno takich właśnie podróbek po 5-6 zł. Mam na myśli tego pięknisia. No dobra, wchodzimy. Co to jest? To jest Duplo czy to? Nie, ale dziwna nazwa, w ogóle taka trochę polska nawet. Znów, patrzcie, znów są te piorniki i tutaj. Space coś, tam też dalej wysoka cena, czyli tam nie przesadzili. Mamy również, ujej, co to jest? Co to Galidor? 7,90, pewnie się skuszę. Na pewno się skuszę, już widzę, że się skuszę. Tutaj mamy faktycznie trochę takich znów dinozaurów, mam wrażenie, dinozaurów Minecraftów oczywiście, to jest temat, który nigdy się nie znudzi. Fajny jest ten Chinol, bo tutaj ceny są, no są, w sensie mamy mniejsze zestawy, które faktycznie są w cywilizowanych cenach. Cały czas patrzę też na to, bo nie no, to klocki nie są, ale jakiś tor, ciekawy przeszkód. Wiecie, Playmobil też czasem na tym kanale się pojawia, kurde, jest podobne, takie też jest się półkluckowate. No, patrząc na to opakowanie, znów Plants vs. Zombie, ale inna firma. Patrząc na opakowania, widzę, że faktycznie w opakowaniach na pewno dużo się zmieniło. O Jezu, 60 zł? Przy tej cenie kupimy oryginalnego Lego kampera. Sweet dream, no. Chyba jednak podziękuję za taki sen. Tutaj też coś bardzo ciekawego. 4 dyszki. Spójrzcie, jakieś tory przeszkód możemy robić. I to jest coś, co chciałbym z Lego też, kurczę, zobaczyć. Wiecie, takie tory przeszkód, ale w ten sposób. Tutaj mamy co? O, Super Hero. Kolejna nowa firma. M, ale nie M-tron. I co my tu mamy? Mamy, na pewno nie widzę ceny, więc, ale pewnie drogo, skoro to jest zwykłe podstawowe rzeczy. Tutaj spójrzcie, 37 zł, okej, fajnie, to przypomina już takie legowe kreatorstwo, gdzie mamy troszkę opcji. Migi Digi, śmieszne te nazwy firm tutaj faktycznie. A co my tutaj jeszcze mamy? Spójrzcie, tu jaka nazwa, nie potrafię wymienić nazwy tej firmy. Ale ciekawe autko, czyżby podróbka Speed Championsów, dodatkowo 3 w jednym, to jest coś, co mi się... No kusi. O, tu w końcu coś porządnego. Porządna podróbka. W cudzysłowie oczywiście porządna. Chodzi mi o to, że trąci tandetą. Bo faktycznie jakby tej tandety mam wrażenie widzę mniej. Przynajmniej po opakowaniach. Jeżeli chodzi o opakowania, nie, to jakiś domek drewniany. Jeżeli chodzi o opakowania, to spójrz na przykład też na takie duże zestawy. Większe przynajmniej. Wango Bango jakieś tutaj, okej. No to jest ciekawe. Transformers. Ciekawe, że on się faktycznie tak otwiera. Wątpię, on się raczej przebudowywuje. Ale mówiąc o większych pudełkach, zaraz wam pokażę coś innego. Joyle, tutaj jeszcze pół biedy. Zaraz wam pokażę inne fajne, ciekawe, duże zestawy, które mi się tu przewinęły. Tu chociażby te u góry. No naprawdę, tu już musimy wydać kilka stów. I pytanie, czy to znajduje w ogóle swojego klienta, czy nie?
No bo wiecie, wydać na takiego dinozaura, no jednak, no sami widzicie, no 140 niby, to nie jest dużo, oczywiście sam dinozaur z Lego kosztuje tyle, no ale wiecie, no Lego to nie jest. Tutaj, to są moje buty, ale już pokazujemy dalej. Mam tutaj dalej też tego kwiatka. G-Star, miałem tą firmę, ona chyba jakaś tragiczna nie była, ale tragiczna cena jest tych kwiatków, no kurczę, ponad 100 trzeba dać. Tutaj znowu Minecraft, to no to na pewno też wleci. Słuchajcie, w tym Chińczyku w ogóle są rzeczy po 5 zł, co też jest fajne. I to już chyba to nie jest Lego i tu już chyba więcej Lego nie znajdzie. Jakieś jaja kosmiczne, smoki. Dobra, chyba więcej Lego nie znajdziemy. Okej, okay, no tu... O, ta gra leci się za ping-pongiem, jak się wygra, to się wiecie to. O, działająca brońka tutaj jeszcze jest, spójrzcie. Taka niby niepozorna, bo niby to skalowo z malutkie. O, to pewnie też wleci. Ile to takie coś kosztuje? Zaraz, dobra. Nie ten, ale ciekawe, ciekawe. Tutaj faktycznie jakieś coś strąci podróbką, miał się 9 zł. No to są znośne ceny jeszcze. Tam coś za 6 zł. No okej. Okay. Coś na pewno będzie stąd kupowane, to na 100. Bo tutaj to? Nie, to nie klocki. Ale to jest składane. No ale 3 dychy za taką ciekawostkę. Chyba jednak nie dam. Co tutaj jeszcze mogę wam pokazać z tych może większych rzeczy, co obiecałem wcześniej. Spójrzcie na przykład to. Nie, tutaj jeszcze lekko zaglądam. Ale spójrzcie chociażby na takie rzeczy. G-Star znowu. G-Star chyba zaczęło iść w poważną firmę. O, proszę. To wszystko będzie weryfikowane. Oczywiście nie w zestawach za kilka stów, ale... tutaj jeszcze Midi Gidbi. Ciekawy stwór. Dinozaur. Okej, podwodny dinozaur, ale fajny. Widzimy, tych dinozaurów jest sporo tutaj. No i widzicie, byłem w tym pierwszym Chińczyku. No i myślałem, że on mnie czymś zaskoczył, że to będzie jakaś nowa, w ogóle nowe zestawy, nowa może jakość i tak dalej, jakiś taki bardziej ekskluzji Chińczyk. Ale z tym było podobnie, niektóre zestawy nawet się dublowały, trochę się różniło. Po tym drugim Chińczyku, po tym półtorej roku przerwy, mam takie przede wszystkim wrażenie, że jakby uprofesjonaliły się, nie chcę używać tego słowa, ale faktycznie wiecie, mocno poznikały te Chińczyki po 5-6 zł. Mówię, ja rozumiem, że to nie są te ceny i tak dalej, ale że jakby mocno zrobiły się bardziej profesjonalne, nawet po pudełkach widać takie porządniejsze wszystko, ale nie oceniajmy dnia, idziemy dalej. To znaczy wiecie, oczywiście to też uprofesjonalnienie poszło w parze z ceną. Nie do końca wiem, czy to dobry kierunek, no bo też pytanie, czy taka firma sprzedająca zestawy po 50 zł, cokolwiek sobie tego tortu uczknie. Przy okazji, bo jak wiecie, prowadzę swój sklep przystań klocków.pl. Klocuszki nowe, klocuszki używane, zestawy. No więc chodząc po mieście tutaj wpadłem, no bo wiecie, jak wygląda wigilia firmowa, kiedy jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą? No to pokazuję, uwaga. Wigilia firmowa, czas, start. No to tyle. Idę dalej w miasto. PS, podróbek jeszcze nie mam w asortymencie, ale żeby nie było, powoli to rozważam. Tak serio, jakieś ciekawe figurki na przykład sprowadzać, te bardzo dobre jakościowo, te, które przetestowałem i stwierdzam, że są gitowe, jeżeli chodzi o jakość, oczywiście z odpowiednim oznaczeniem na moim sklepie i się waham, czy czasem tego nie robić, nie sprowadzać ich w Chin i nie wystawiać u siebie. One się mimo wszystko cieszą jakąś tam popularnością, no i przede wszystkim są cenowo dużo lepsze opłacalne, na przykład tak jak, nie wiem, na przykład figurki z The Boys, czy z uniwersów, które Lego nigdy nie wprowadzi. Krucigak, tutaj. Waham się, czy tego nie zrobić. Piszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie, swoją drogą wprowadzać, czy nie. Idę. To się niby nazywa centrum handlowe, nie daj mi się zwieść. No i dobra, wchodzimy po schodkach. Tutaj, co jest? Zawsze to były zabawki. Co jest? Nie ma? Dobra, są tam. Są. O, jakie słodkie baloniki po drodze. Widzieliście? Tak prawie jak moje pieski. No dobra, są oczywiście klasycznie klocki dla konfidentów. Mówię oczywiście, chociaż nie jest takie logiczne po tym półtorej roku. Czy coś w tym sektorze znajdziemy? Nie, tam oczywiście tu klasyka, tutaj jakieś 3D. Wybaczcie, ja patrzę, tutaj coś duplo podobne, po prostu zwrócił moją uwagę. No ale 19 zł, sorry, w tej cenie kupimy oryginalne duplo też jednak. No ale wiecie, nie znaczy to, że jakościowo to nie jest lepsze oczywiście. Czy to Lego, w sensie Lego podobne? Nie, okej, wracamy na tą sekcję z twardymi klockami, konfidentami. Co znajdziemy tutaj, moi drodzy? O, jest jakaś nowa firma zupełnie 3D, nie, nawet nazwy nie widzę tutaj, ale ciekawy motyw. Oczywiście Minecraft to jest stałe, dinozaury to jest stałe. Tutaj przede wszystkim to jest tanie, fajne, no bo tanie, bo wiecie, no 8 zł, no to jednak jest cena, prawda? Tutaj jakieś UFO, My Wordy, ale My Wordy to jest coś, czego też na kanale było spoko, ale pewnie cenowo gdzieś tam nie skusi. Tu również mamy te duże zestawy, widzieliście, ale kuszą je bardziej na dole, oczywiście w lepszych cenach. Spójrzcie, takie coś składane, Gears, ale to jest też firma, którą dziś miałem. Oczywiście firmy będziemy porównywać. No bo wiadomo, 8 zł. Wiadomo, że być może coś się zmieniło na przestrzeni tego półtorej roku, chociaż pewnie to są cały czas te same składy magazynowe, Stany.
Tutaj jakieś mikroelementy do bazek. Tutaj jakieś tańsze klocki, fajnie, fajnie, ale mnie bardziej nowości ciekawią. Tutaj stricte zżynka z Lego, nawet nie próbuję udawać, że jest inaczej. Tutaj również też tak to wygląda. Chyba to jest oryginalna nawet grafika z Lego, Bella. No tak, Bella się nigdy nie czaiła. Nigdy subtelnie tu nie było w żaden sposób. Mamy tutaj bao, bao, bao. To było fajne jakościowo. Kto wie, może znów przetestujemy. Mamy też coś takiego, ok. O, reniferek ciekawy, a tutaj jakieś, o, BDSM, darujemy sobie, bardziej patrz na Fred za tym, muszę uważać ze słuchami, bo mnie wyrzucą ze sklepu. No i tu mi o to znowu chodziło, to nie są G-Star, ale znowu te Joyle, to jest jakaś całkowicie nowa firma, będzie trzeba to przetestować. Cena, no kurczę, nie jest tak tragiczna, ale no wiecie, jednak no, no nie wiem, jakoś przekonania, nie mam, czy tutaj, no tu jest prawdziwy Chińczyk, tutaj tylko spójrzcie. Tutaj tylko spójrzcie, prawdziwe Chińczyki. No tu jest mało w tym Chińczyku, szkoda, kiedyś było więcej. No i słuchajcie, trzeci Chińczyk za nami. No i jestem zawiedziony, bo kurde, to też miał być taki chamski Chińczyk. A ja mam wrażenie, że trochę to wszystko się polepszyło jakby, wiecie. Nie ma tych takich chamskich podróbek. Oczywiście dalej nie występowały te po 5 złotych, co mnie cieszy. Ale to jakby pachniało niedobitkami bardziej. Poznikały takie totalnie crazy odpały, typu, nie wiem, świnka Pepa z kałasznikowem i tak dalej. Jest jakby porządniej po tym półtorej roku. No na pewno już moje spostrzeżenie. Ogólnie wygląda to tylko tak trochę, nie chcę mówić, ekskluzywniej, ale porządniej po prostu. Zarówno wygląd kartonów, sam grafik. Trzeba będzie więc na pewno zbadać, ile w tym, wiecie, takiej fasady, że to tylko tak wygląda, a na ile faktycznie te podróbki zrobiły taki mocny krok do przodu. Teraz jednak przed nami jeszcze został ostatni sklep, który obiecałem, czyli Carrefour. Carrefoura nie posądzam, chociaż oczywiście tam też bywały różnego rodzaju chińskie podróbki. Ale zobaczymy, jak to wygląda w świecie poważnych firm, poważnych klocków. To się tutaj na tym rynku podziało. Więc no cóż, idziemy. Jak tam u was w ogóle? Pada śniegu, nas w piątek sypie. Sam za Full mi pisał, że u nich w ogóle w środkowej Polsce słońce. Nad morzem to się w ogóle pewnie opalają. A ja muszę marznąć, żeby dla was ten content kręcić i chodzić po tych Chińczykach. Wszyscy śpiewamy Last Christmas, a nie, przepraszam, na święta kolęda dwóch serc. A byłaś naprawdę blisko. No i patrzcie, to są prawdziwe podróbki, takie chciałbym widzieć. Nie no, żart, tu są podróbki. Dobra, jedziemy po kolei. O, to jakieś śmieszne w ogóle. Ni to puzzle, ni to kloce, 15 zł, plus, plus. To jakiś nowy program, kloc plus. Tutaj jakieś puzzle bricks, okej. Okay. Takie zupełnie dziwne twory. Oczywiście jest też klasyka typu te, wiecie, 4 pixels. To chyba nie było za specjalne, więc pewnie mnie nie zaciekawi. Ale spójrzcie na przykład na tą ciekawość. Klocki konstrukcyjne, ewidentnie jakiś produkt z wizją na siebie. 240 elementów, o proszę, za takie pieniądze. No to faktycznie, pewnie gdzieś tam wpadnie testowo, oby ta cena się uchowała. Tu Jezu, ile? Musiałem przybliżyć, 109 zł, okej, okay, 109 zł za tamto, to podziękuję. Gravitraxy też od jakiegoś czasu ciekawym, ale jest to składane, no to wiecie, być może. Young Jedi, przecież myślałem, że to Playmobil, ale nie, to jest jakaś inna zabawka. Tutaj spójrzcie, Zuru Max, 1000 elementów za 109 zł. Okej, okay, też wyglądało ciekawie. Tutaj faktycznie widzimy, w Kerfie mamy jakby, bo inaczej właściwie nie mamy. Prawie jakichś takich podróbek hamskich, poza tym 4 coś tam, 4 pixels. Ale poza tym mamy bardzo wiele rzeczy z wizją na siebie. Czyli jakby Carrefour zrezygnował, czy w sumie nigdy nie miał jakoś specjalnie dużo. Ale wiecie, chodzi o to, że teraz faktycznie ma dużo takich autorskich, fajnych rzeczy. Tutaj coś, ale to jest 70 zł. Jeju, klocu, to na szczęście nie jest klot. Playmobil też, ale oczywiście, ale Kobi też się pojawia. Tutaj jakaś kolejna podróbka, ale widać, że jest to z pomysłem i, no, w cudzysłowie z gustem robione, a nie ma tutaj takich właśnie chamskich podróbek, chociaż nigdy nie mieli, nie wiadomo, jakich tych podróbek, ale faktycznie w Carrefourze znajdziemy pełno, po prostu pełną gębą alternatyw, wspomniane wcześniej też Playmobile, które wiem, że nie lubicie, ale ja je lubię, więc a więc jak to wygląda, zajrzymy tu za róg jeszcze, czy są jakieś alternatywy, bo faktycznie jest ich pełno, bo o, są boksy, no właśnie, czemu są tu, a nie wśród kloców, nie wiem, ale kurde, to te Mega Bloksy jadą na ostro i faktycznie marzy mi się jakiś zestaw, pewnie w kupie jako wielki fan, czy Pokémon Go, w którym non-stop gram, czy w ogóle Pokémonów. Chciałbym ten Pokéball na pewno klockowy, bo to jest mega fajny gadżet. Czy to są klocki? Chyba nie, no Tomek, spójrzmy też tutaj, okej, okay. Nie, to też nie są klocki. I tu jest Pokéball, ale patrzę, a to są puzzle, a nie klocki. Ja bym wolał. No i powiem wam szczerze, że ten Carrefour mnie mocno zaskoczył. Pojawiło się jakby ewidentnie dużo nowych, poważnych marek. W sumie poniekąd tak też w innych Chińczykach. Na ile są to poważne marki, na tyle zobaczymy. W sensie jakby mam wrażenie, że
znikają. Nie wiem, czy to tylko u mnie w mieście, czy nie, ale znikają, wiecie, tak jak mówię, takie typowe chamskie podróby. Mówię, świnka Peppa z karabinem czy coś. Oczywiście, one się wciąż zdarzają, wciąż klasyka Minecraft, czy wiecie, ktoś tam na dinozaurach, to jeszcze gdzieś bywa, ale poza tym powstają firmy, które opakowaniem, gdzieś tam tym designem i nawet samymi zestawami wydają się, że gdzieś tam widzą swój kierunek, widzą swój produkt jako niepodróbkę i faktycznie mam wrażenie, że dużo w ciągu tego półtora roku się pozmieniało. No i chyba czas będzie to zbadać, nie sądzicie? Po to powstał ten kanał U Zarania Dziejów. Znaczy, no, tam jak rok temu sobie zrobiłem tą przerwę. I po to ten kanał wraca, by docenić więc moją pracę. No i spowodować, by znowu nie stwierdził, że nie warto i dobra. Zostawcie tutaj suba oraz lajka, a my wracamy z coniedzielnym filmem. Mam nadzieję, że się cieszycie. I co? Do zobaczenia? Nie, jeszcze w tym roku. Do zobaczenia w tym roku. Dzięki, że byliście. Bye!